Jeżeli chcesz naprawdę nauczyć się medycyny, wybierz sobie dobrego lekarza i chodź za nim jak cień, patrząc na wszystko, co robi. To jest recepta, którą podał jeden z naszych rozmówców, profesorów, którzy całe swoje życie przepracowali w Szpitalu Przemienia Pańskiego. Rozmowy z mistrzami są główną treścią książki przygotowanej z okazji 195-lecia szpitala. Książka składa się z 15 wywiadów, które przeprowadzili studenci pierwszego roku Wydziału Lekarskiego, a więc poznawali historię szpitala oczami mistrzów. I w tej wyjątkowej relacji ucznia i mistrza dowiadywali się wielu rzeczy o medycynie, która dla niektórych tych profesorów była jak narkotyk. O recenzję książki poprosiliśmy między innymi pana profesora Leona Drobnika, który opisał ją następującymi słowami. Monografia jubileuszowa z okazji 195 lat istnienia Szpitala Przemienia Pańskiego w Poznaniu przypomina kolorowy witraż, którego ramę stanowi działalność lekarska w określonym miejscu, a kształt i kolor szkiełek, które przepuszczają to samo światło, do jakiego można porównać strumień cierpienia i poszukiwania nadziei przez chorych, zależy od samych szkiełek, a więc od tego, jak poszczególne szkiełka są dostosowane do przepuszczania światła. Witraż zapisanych w monografii wspomnień i ocen lekarzy nadających wyjątkowość szpitalowi jubilatowi jest jak prawdziwy witraż w galerii sztuki. Piękny i niezmienny. Jest chwilowym odbiciem stanu szpitala i tego, co się w nim dzieje w lusterkach pamięci jego współtwórców, działających na przełomie wieków.